naszej siedziała koło gospodyń wieści. Pełni bardzo ważną rolę w naszym środowisku. Działalność na przestrzeni lat i obecnie to pielęgnacja polskiej tradycji, sztuki ludowej i dbałość o rozwój polskiej wsi. Działania naszego koła znacznie się poszerzyły. Nasze drogie panie inicjują i organizują wydarzenia kulturalne, warsztaty kulinarne i rękodzielnicze dla odbiorców dużych i małych. Chętnie biorą udział w różnego rodzaju konkursach i szkoleniach na poziomie gminy, powiatu i województwa. Są już znane poza granicami naszego kraju i współpracują dzielnie ze wszystkimi firmami i instytucjami. Ochotnicza Straż Pożarna, działająca w naszej wsi od lat powojennych, dzielnie i czynnie brała udział w akcjach ratowniczych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych, wypadków i klęsk żywiołowych. Niezmiennie strażacy wspomagają lokalną społeczność swoją pomocą i ofiarnością. Bądźcie pewni, że nikogo nie zostawią bez pomocy. Nasi druhowie wielokrotnie brali udział w zawodach strażackich na szczeblu gminy, powiatu i województwa, zdobywając wysokie miejsca. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Pogwizdów, działające od 2004 roku, powstało z inicjatywy mieszkańców wsi, a jego główne cele to działalność na rzecz infrastruktury oraz popularyzacji walorów krajobrazowych sołectwa i okolic. Stowarzyszenie kładzie duży nacisk na współpracę wszystkich instytucji i organizacji działających na terenie sołectwa. Szkoła u nas piękna, prężna, rozwojowa. Niech się każda inna do tej naszej schowa. Gdybym się w tej szkole tak nie wyuczyła, to bym tu tak do was pięknie nie mówiła. Prośmy dzisiaj dygnitarzy. Czuwajcie, panowie, niech się szkole darzy. Mm-hmm.